Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Nie masz jak nawalać do zmutowanych jelonków, super gra. Ktoś był naprawdę bardzo kreatywny. No słuchaj, w jakiej innej grze masz zmutowane jelonki, stary? Kaszle. Dobra, z tą kreatywnością odpalnałem, rację. Stary, wiesz, no... A tego może jeszcze... to nie była ironia i naprawdę... Tego jeszcze nie było, nie? W Far Cry'u tego nie znajdziesz. W Far Cry'u wszystko znajdziesz łącznie z zwierzami. Fajna była... Fajny był ten easter egg. Piące właśnie, że nie bój się, nie będziemy kazać ci wchodzić na te wszystkie wieże. Asasynie też było coś podobnego, nie? W oryginie. No. Jest. No bo oni faktycznie przesadzali z tymi wieżami. Denerwowało mnie to w Asasynie, bo ja uwielbiałem grać Asasyna i to było tak denerwujące w momencie. No dobra, no fajnie, ale mapy w ogóle nie widzisz. Chociaż po czasie zacząłem to doceniać, że to było. Uwielbiałem to robić po czasie nawet. To jest dziwne. Bo ja te stare asasyny to po 5 razy to minimum przechodziłem. Tylko jedynkę raz przyszedłem, bo to trzeba być masochistą, żeby to grać. Ja jedynki nie ukończyłem. No, nie dziwię się, bo to właściwie 8 razy musisz robić 4 wiem, rzeczy to samo. Tego samego. Plus jeszcze masz do tego drewnianą grę i trudną w dodatku strasznie. Nie dość, że robiłeś to samo, to jeszcze to było nudne, powiedzieć się nie wszyscy. Stary, ja nie wiem, jak ty potrafisz w tej grze mówić jeszcze z sensem. Ty widzisz, co się tutaj dzieje. Tak, widzę i napieszam, ale jestem martwy. Ale jesteś tu, tak? Gdzieś. Dobra. Oj, fajnie, ktoś we mnie splunął ogniem. Świetnie. Aha. Zginąłem. Marzyłeś o tym od rana. Ja też. A ja cię właśnie chciałem podnieść. Nie wiem, ja walę na oślep. Akurat mam świetną podzielność uwagi, to muszę przyznać. No, mistrzowską. Gadać to ja lubię, to jest akurat fakt. Słychać. A to pobawki, nie dziw się. A ja bronię estraktora, któremu zostało 300 HP. No spokojnie, bronię go rezultatem. Nie wiem, nie widzę was. A ja widzę. No wszyscy bronicie. A wiesz, że ty masz taką opcję odwróć się? Nie mogę już. Wykorzystajesz wszystkie? Ja pierwszy raz. O, już chyba będę musiał drugi. Podniesie ktoś się? Jest, ja mam wiesz, za mały level na mnie to. Mnie nikt nie podnosił, tylko... Wiesz to ja próbowałem, tylko umarłem wtedy, wiesz? Oj, pues, o nie. Dobra, chodźcie na ucieczkę już. Tylko tak. Nie palać już, nie podnosić baterii. Nie zbliżać się, nie idź za zielonym światłem. Nie, za tym, pomarańczowym. Nie, bo ja nie wiem, w którą stronę idzie, żeby dotrzeć. Nie dobra. Wiem, ja idę przed siebie. Ktoś padł chyba, Piotrek. No niestety. Dzięki. Ciul, że zaraz przez to zginę. Okej. Bo może ktoś... Widziałem, że tak będzie. Ja. Może jeszcze jednego ubiję. Strzelę, Piotrek! Zabierzemy ich jak najwięcej ze... O nie, mój przyjaciel! Piotrek, chodź, uciekamy! W drugą stronę, Piotrek, musisz być do tych mutantów. Spoko, ja też nie żyję. Aha. Ja żyję, więc jest dobrze. Nie wiem, w którą stronę biec. A, tam. Dobra, też wiem. Może byś tak podniósł kogoś? Co? Za 3 sekundy tak padnie, więc... Obserwuję. No i znowu padłem, no nie, to jest... Podróżuję cię, ale jak dotrę sam do punktu... No nie? O nie! Najgorsze. Wybacz, jestem, wiesz, złym człowiekiem. Bardzo. Gdzie wy jesteście? A kręgosłup moralny to coś takiego u mnie. A, dobra, widzę was na mapie. Jeszcze bym wpadł do rzeki. Jeden z trzech. No, niestety. Nie da się rozpocząć odliczanie, nie. Nie! No i gdzie ty stałeś, człowieku? Ja to widziałem! Wziąć na pamiątkę, biorę na pamiątkę.
Po cholerę ci to. Piotrek, uciekaj! Jestem kolekcjonerem baterii, dobrze? Piotrek, uciekaj, nie ty się z tym lejesz. Dobra, idziemy pomóc Piotrkowi, bo on nie ucieknie im. Słyszę strzały. No moje strzały. Po co? Dużo amunicji masz? Stać mnie na nią. O, jest Piotrek. Jesteśmy tylko w trzech? Tak. No, Mieszko już umarł. O nie. Parę razy temu. Parę razy temu. No, specjalnie taka składnia zdania, bo wyprzedzałem, że i tak byś... Ewakuacja. Tak. I gitar. Baterie mam ze sobą, wchodzę do tej kapsuły i trzymam to w ręce. Odblokowałem achievement na Steamie. Prawda? Black Sector się nazywa. Nie wiem co daje. No nie, o ja nie. Też coś tam odblokowałem. Marvolo 41% najgorzej, ale ja 31. A pamiętaj, że gram to chyba szósty raz. Łączna liczba zabitych 256 na serio? Na niby. Ja cały czas strzelałem na oślep, ja nie wiedziałem w końcu. No a myślisz, że ja strzelałem nie na oślep? Ktoś wywalił na oślep. Tam było tyle tych mobów. Ja ćwierć tysiąca przeciwników zabiłem. Gdybyś strzelał jakkolwiek inaczej, to i tak by byłoby, że trafiłeś. Tam się nie dało chyba nie trafić. Sufit i tak byś trafił. Tyle ich było. Dobra, ja sobie tylko sprawdzę, czy ja już zebrałem odpowiednią ilość tego, co miałem zebrać. Ja tam niczego nie potrzebuję, a ile ja mam tej waluty? Może kupiłbym sobie jakiś schemat. 48 tysięcy! Bogactwo! Powiedzieć wam coś? Co? Zebrałem tylko jedno to, co potrzebowałem. Musimy to powtórzyć! Czułem, że tak jakie będzie. Jakie zło! Bo niedługo tam byliśmy. Mam w ogóle schemat na broń, która nazywa się Miecz Żaru. To mi się tylko kojarzy z jednym, żarem dupy. A nie żarem, ale okej. Okay. No dobra, niech będzie i tak, nie? O, jakiś pistolet mogę sobie zrobić. Świetnie. W ogóle to ktoś zaparkował statek przede mną i nie mogę wyjechać. Proszę mi tu odjechać. Panie, kurwa, kto tak zaparkował? Dobra, zróbmy coś naprawdę trudnego. A to nie było? W punkcie ewakuacji wszyscy poumierali. Słuchaj, to była tylko ziemia, to naprawdę. To tylko ziemia, no dobrze. To co teraz na księżyc? Idziemy ubić bossa. No, okay. Prędzej siebie ubijemy niż bossa. Na Merkurym. O, jedzie. The assassination target is nearby. Seek and destroy. Ten jak kurde, nie mogę znaleźć wejścia. Gdzie tu kurwa iść? A to jest ta sama mapa? Nie, albo to jest boss, dobra. A ile tu jest wrogów? Miłego zabijania tych mobów, które zostawiłem za sobą, bo dzięki. Biegłem. Hajcie. Miłego spotkania z bossem, jak będziesz sam. Dobra, wróciłem. O nie, i padłem, podnieś mnie ktoś. Chciałbyś. Co mnie zgasz? Jak zawsze muszę cię ratować. A idź pan. Co, do przodu? Tak bardziej na dół. Wróciłem z powrotem, znowu musisz mnie podnosić. A poza tym, nie znowu, tylko chyba pierwszy raz, odkąd gram, podniosłeś mnie. Przepraszam bardzo. Nie istotne. Zaraz, po tobie sobie najlepiej radzę, pojrzę. A ty w to grasz nie wiadomo i masz nie wiadomo jakie broń.
Patrz, niby biegam, a nikogo nie zabijam, a zawsze bywałek. No słuchaj, no trzeba było ćwiczyć, tak? Mówiłem, od jak dawna wiedzieliście, że będziemy grać w to? No wiedziałem, no, ale powiem ci, że zainstalowałem wcześniej, już na tym starym komputerze, ale nie zagrałem ani razu. Jak wcześniej, Marvel, jak wcześniej powiedzieć, że będziemy grali na live? No, ja ci cały czas mówiłem, że będziemy jak już to w to grali. Od początku Discorda właściwie wiadomo, że będziemy w to grać. No wiadomo, ale nie w Warframe. Bo... Ja się na przykład cały czas to mówiłem, Piotrek. Potwierdź, no tak, to prawda, cały czas mówił. Nawet pisał. Okej, może ja nie słyszałem. A potem jeszcze parę dni chyba przed, znaczy jak do ciebie napisałem, że jest majówka, to jeszcze pisałem, żeby... Zajmowałem się informowaniem, nie oskarżać mnie proszę. Okej, okay, przepraszam. Ty jesteś niewinny. Ale bez posady, nie muszę cię przepraszać. Tylko po prostu poczułem się urażony. Jako główny informator propagandy wojennej Józef Goebbels. Ale fajny boss, naprawdę. Co ty masz z okiem, człowieku? Za dużo najerałeś się chyba. A właśnie, bo wy jeszcze nie dotarliście. No właśnie! Ja już idę go zabić, przykro mi. O nie, on jest niezniszczalny. On nie jest zniszczalny. Ja mu nic nie zadaję nawet. Nie, coś tam mu zadaje, ale znikome. No możesz nie znikać, człowieku. Znaczy, nie jesteś człowiekiem, ale... Ubił mnie. Ale strzelam na niego, bo kiedy leżę... Ten pistolet mu nic nie zadaje, poważnie. Poważnie, podniesie mnie ktoś, bo... Tak trochę to chyba... Stary, my jesteśmy ponad 200 metrów od ciebie. Bo wy wolni jesteście. Mówiłem ci, żebyś tak nie pędził do przodu. A idź pan. No słuchaj, skrzynki same się nie otworzą. Ojej, już nie otwieram, a i tak doganiam cię, jeśli chodzi o statystyki. Może nie idealnie, no ale w każdym razie. Ja wiem, u ciebie Marvolo średnio... ...padać na Discorda. Spoko akcje tu się dzieją. Zresztą chyba sam się przekonałeś, to nie? No. I mnie ubili. Fantastycznie. Ach, ten boss taki trudny. Mówiłem, że będzie coś trudnego tym razem. Oj, idź pan! Gdzie ty masz tego bossa? Wiecie, że ten system z podnoszenia, wiecie, mi się kojarzy? On mi się kojarzy z Paydayem. I jedynką zresztą też. Właśnie, macie Paydaya? Dwójkę tak, mam... No dwójkę. No mam dwójkę. Ja też mam możemy dwójkę. Tu kiedyś podnosić. Ja chyba nie mam średnio tego na co kąpię. Słuchaj, jak coś to opowiem, ja też się nie tego nie mam, ale... Uniwersal gry, bo konia i Falwary też mam, możemy kiedyś pograć. Kopa jakiegoś. O. Shoguna na przykład, Shoguna bardzo lubiłem. Widział ktoś kiedyś tego bossa? Bo ja go coś nie umiem spotkać. Znaczy ja go widzę i mnie cały czas zabija, no już trzeci raz mnie podniósł. Znaczy... O, jest. Obalił, że tak powiem. O, ja mu robię i to dużo. O, idź pan ten! Bo masz lepsze bronie tam! Co nie, tu nie bronie się liczą, tylko modyfikacje przede wszystkim. Podnieść nie może. Ja w niego strzelam! No i co przy mnie kampisz, ty tutaj kapitanie? No i świetnie. A wy tu jesteście. Abdykuję, ja się w to nie bawię. Ej, bo ten... Ja mam wrażenie, że on zaraz... Ja mam wrażenie, że on zaraz odnowi siły i będziemy musieli go pozabić jeszcze raz. O, właśnie. O, ubiliśmy. No i co mnie jeszcze bijesz, Marvolo? Ej, nie ja! O, zabiłem go, dziękuję. W sensie my. U, nie ty. Ty mu więcej zadawać. Dobra, ewakuacja! Speedrun! O nie, w złą stronę. Ale i tak poszło łatwiej niż myślałem, że coś pójdzie. Nie, w sensie wystarczyło go bezładnić. Może dlatego, że zdążyłem parę razy go ubić, bo ten, bo umierałem cały czas. O coś tam szedł sam. Raniłem go za tyle, ile byłem w stanie i umierałem. Ale powinienem się cieszyć, Marvolo, że nikt z nas tu nie zna. Masz do siebie. Ej, ta brama jest zamknięta, to gdzie ja mam iść do cholery? Ach, tędy, dobra. Ej, bo ja się pogmatwałem w tej mapie. Gdzie tu jest do wyjścia, wytyfy? A bo tu jest minimapa, dobra, zapomniałem! A bo ja już przy tych byłem, ale były zamknięte. A bo tu, a no tak. Nieważ. Ćwierć pałka! Pałka moc. Do wyjścia jest tędy.
Piotrek, nie wyprzedzaj! Czekam przy ewakuacji, jak ktoś uciekać. Ostatni. Dobra. Ja mam strzelbę, ale świetnie. Ja mam w broni tej pistoletu, to mam shotgun. Ciekawe. Grano. No gincie. Co, ty już na miejscu jesteś? No już od dawna. Ja nie wiem. Człowiek, jak tak ja można? Jest... Chłopak, ja ci to mówię. Alarms have been reset. Peter, chodź no tu. Dobra. Pieter. Nieważne! No i fajnie, też mam 8 zdjęcia. 3, ja mam 3. Jestem lepszy. O, i patrzcie, kto jest najlepszy. Marona, no patrz, patrz. Zebrałeś 60% obrażeń wszystkich. Co ja mnie miałem? No ale za to zadane obrażenie. No patrz. No dobra, no 42%, no. No dobra, no muszę się puścić. Otrzymane obrażenie 60%. Zadano obrażenie. Widzicie, że ja mam taką bardzo śmieszną jako mutowanie, nie? Oj. Adminofaszyzm jak na niedźwiedziach, nie? Dobra. Ja sobie tak, muszę broń ulepszyć. Bo jakieś modyfikacje tutaj, bo jakieś levele mi tu powpadały. Ja może coś uda mi się. Aha. Pistolet. O, i nawet nie wiedziałem kiedy, ale wbiłem maksymalną rangę mojej broni. A brakowało mi 6 poziomów. Co tam się dzieje? Bądźże pan cicho, dobrze? Po co? Luźna guma. Kup schemat, czy na pewno chcesz, tak kupię schemat. Bardzo chętnie kupię ten schemat. Co tam za schematy kupujesz? No, na bogatości kupuję schematy. Wszystkiego, czego się da. Znaczy, nie wszystkiego, ale tak. Najlepiej. To co teraz? Wybierzcie. Dobra, idę. Może byśmy wybrać. Tak coś innego może pograli? Jak tam Marvolo? Tylko co? No w tamto co podesłałem, no to tak, pobierze dosłownie no. 2 minuty. To dwie, nawet minutę. To jest bardzo fajne. A, bo kurde, już 2 godziny minęły. O Jezus. No. Szybciutko to mija, nie? No jak się dobrze bawi. Leci, no. Jak jest ekipa, są ludzie, to szybko leci. No. Jak samemu się gra, to tak wolno leci, coś liwie. No. Nie no, ale tak, to bardzo fajnie jest. Przyjemnie. No na pewno przyjemnie. Nie wiem, ja tu się dobrze bawiłem. Wszyscy się dobrze bawiliśmy. No, ja też. Jezus, jakie tu są śmieszne bindy animacyjne. Od kół. Dopiero teraz to wczyniłem, one są jakieś zwalone, ty. Co są w ogóle za animacje? Czemu on lewituje? On medytuje i lewituje równocześnie, to jest dziwne. Ja bym zrobił jedną rzecz jeszcze. Obrona mobilna. Jak? Chcesz, to możemy zrobić i później No. Ja tam nawet się nie podejmuję wymówienia tego. Ja się podejmuję i zawsze mówię z głębi. No widzisz. Dlatego ja się tego nie podejmuję i mówię to co wtedy graliśmy, zawsze tak robię. To co zawsze. Coś nowego jeszcze znalazłem. Jest coś takiego jak ogień krzyżowy sabotaż. Tutaj podobno się dwie frakcje naparzają ze sobą. Czyli my przeciwko komu innemu, jo? Znaczy my są tam i dwa rodzaje przeciwników. Dobra, wezmę tą mobilną obronę, zobaczymy. Kurde, u mnie jest tak gorąco w pokoju.
Nie, ja tu cały czas jestem z otwartym oknem, bo inaczej nie byłbym w stanie. No ja też mam otwarte okno. Ja muszę podgrzewać. Ale... co ty podgrzewasz? Nie. Żurek. Czasem w głowie wyłożyć zdania, mówię co innego. On chciał podgrzać żurek, Marwon. No. Podgrzać atmosferę. Tak. A co, jeszcze ci czegoś brakowało? Nie, już wszystko, nie? A, czekajcie, bo musimy przenieść jakiś nadajnik. Kto go bierze? Ja go mam. W końcu będziemy mniej zadanych obrażeń procentowo. No nie wiem, ja już zabiłem. Idź, panie! Idź, pan, dobrze? Nie deruj mnie, pan! Do góry? Albo tu, dobra. This will only get more difficult. Get to a terminal and prepare for enemy resistance. Marwolo, przez ciebie, wiesz, że się na tobie wybiłem chwilę temu? Tak? To dziwnie brzmi w takiej sytuacji. No. No. Bez kitu, nie? O, jedzieś. Proszę się na mnie nie wybijać. Nie? Czemu? A ty na mnie nie możesz. Skakałem sobie i ten, i tak jakoś się wybiłem. W ogóle... O Jezus, to był krater, ja to kurczę przeskoczyłem. Dobrze, że mi się to udało, chyba on zginął. Ty, bo ja mam już do 300 metrów do celu, a wy tak trochę to... 460. Ja mam już 200. No tak, tylko że my musimy zabić wszystko co ty zostawiłeś. Czyli dosłownie wszystko. Bo ja nic nie zabiłem chyba jak dotąd. No. A potem się dziwisz, że ma najmniejszą ilość obrażeń zadanych. Nieprawda. Albo ja najmniej zabitych. Ja największy chwilę temu. Nie zabierać. Na samym początku. No tylko fajnie, chłopaki, że ja znowu idę ostatni i ja wszystko ściągam. A, bo nas gonią. Fajnie. Jak zadziałać terminal? Naciskam X i nic nie dzieje. No nie zrobisz tego, bo ja mam tą część, którą musimy tam wsadzić. A, no tak, sorry, zapomniałem. Kurde, gdzie ja mam iść? Goddammit. Nie wiem, ja tam dotarłem bez problemu. Bo zagra. Dobra, już mam. Mam już. Macie tu wejście, no błagam was. Czego? No i padłem do magmy. Jezus, świetnie, po prostu. Skakanie to zawsze się tak musi kończyć. Ja was oprowadzę, czekajcie. Nie tutaj wierzę. Tutaj macie taki tunel śmieszny, nie wiem czy widzieliście. Tak, tak, idziemy do ciebie. Zaraz będziemy. No, to ja już to czekam pewnie. No jesteś. O właśnie, do przodu. Ten tunel kojarzył mi się tak trochę z odbytnicą, nie wiem czemu, tam tak podobnie chyba jest. A mi się twoje słowa nie kojarzą. Mogą ci się nie podobać, ale takie są moje odczucia. Szczere słowo. No bez kitu. To ciemno, tak niezaprzyjemnie, jakieś gluty zwisają ze ścian. Ale dobrze, że zapachu nie czujesz, nie? No stary, dobrze, że gry jeszcze tego nie opracowały, nie? Znaczy, już coś takiego jest, są w parku, to było chyba dwójce wykorzystane. Tak, tak, no tak. Był pomysł. A to było tego. No, z kulu z wszystkim dla Yale robione, nie? Coś w tym stylu w każdym razie. Mamy bronić systemu. O Jezus, a co to Windows jest, potrzeba obrony? No, my jesteśmy antywirusem po prostu. Takim, który sam wprowadza wirusy? Okej. Okay. Jelonki! Zmutowane jelonki. Nie umniejsza ich zasług. Są jelonki, bo wojaku. Jelenie. Kurde, ja się cieszę, że ja tą sondę mam. To wiesz? Cieszę się, że mam tą sondę, która ich fajnie zamraża. No, bez kitu. Ja to nie mam takich frykasów ananasów. I poprzednio ten, tylko dzięki niej byłem w stanie kogokolwiek tam mierzyć, bo nic kompletnie nie widziałem. I tylko strzelałem tam, gdzie ona strzelała. Spróbuj sobie gammę może podwyższyć, to pomoże.
I może nie, no nieprzyjemnie fajnie się na to będzie patrzeć z powodu tego, że gra będzie nie tak dobrze wyglądać. No ale na pewno zadziała, nie? Zwłaszcza, że jesteśmy podbitni, jak to sam powiedziałeś. A, czekajcie, to ma w sumie tutaj więcej sensu niż... To ma taki podtekst trochę, bo faktycznie... Zdupie jesteśmy, to widzimy. Nie, no, tak bezpośrednio faktycznie, bo prawdopodobnie niedługo naprawdę będziemy w dupie, jeśli przyjdą przeciwnicy. Nie, no spokojnie. Jest nas czterech. A ich jakieś 250 co najmniej. Mamy duże szanse. Znowu bronimy systemu. Windows, activate. Wow, jak to się od razu zadziałał. Ale on się reloaduje długo, o Jezus. Ej no, ała, 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 głupia pindo, chodź tu. Wiesz czemu ja kiedy nic nie widzę, to jeszcze zabijam? To nie jest tak, że ja mam dobrą podzielność uwagi, tylko dlatego, że ja używam ćwierćpałki. Po prostu naciskam E i sobie chodzę. Zabijam, po prostu Ja sobie zdaję doskonale z tego sprawę. Bo ja widzę, co ty robisz. Ale to działa, to najważniejsze. Aha. Aha, coś tu się jara i to tak dosyć. Wiesz, to jest połączenie... Windows się zapalił. Papetek. Spaliła się kurta główna. Mam nadzieję, że nie moja. Tu jesteś! Mówiłem dobre chłodzenie zastosować, a nie zasilacz lepszy. No Jezu, panowie. Tylko zasilacz i zasilacz, a nie chłodzenie, no błagam. Amatorszczyzna. Dobra, idziemy. Znaczy ja już jestem, od tego zacznijmy. To trzeba w jednym momencie zrobić. Dobra, jest tam ktoś przy tej drugiej? Tak, tak, są. Dobra, 3, 4. Poszło. Artefakt zlokalizowany, właśnie. W ogóle jakie to są równe uprawnienia, kobieta nas prowadzi. Mówi co mamy robić, to jest niesprawiedliwe. Da się to zmienić jak w GPS-ie? No co? Skąd wiesz, że to jest kobieta? Twarzy nie widziałeś. Po głosie, chyba że to jakiś gender jest. No właśnie. O czym my w ogóle rozmawiamy? Co? Jezus, jakie wy macie tematy. Sorry, ale ktoś przed chwilą mówił, że gramy w odbytnicy, więc nie. Hipokryzją zaleciało w ciul, nie? Ej, no słuchaj. Jezu. Nie umniejszaj swoich zasług, błagam cię. Ale przestała mówić o Dickside'zie, to jest sukces. Wiesz. Pewnie sobie znalazła mężczyznę. Jeszcze sugestie. Ej, a ta kapsuła ma friendly fire? To znaczy, że jak my będziemy mieli bić, to ona też się ten? Nie wiem, sprawdzę. Dawaj granat, no. Plantujemy bombę, no. A bo wy tu jesteście. Jezus, no wyobraź sobie, że mieliśmy to bronić przez dół. A ja jestem 5 metrów wcześniej i tu obecnie. Najlepsze jest to, że on się zorientował w momencie, kiedy ja usłyszałem mission complete. Takie. O kurwa, sorry. O Jezus, to oczywiście kiedy znowu biec jak najszybciej i wpadasz do... Ja nienawidzę tych ma... I mówiąc to znowu prawie wpadłem, nic. Dobra, piszemy do twórców, żeby kratery usunęli. Nie, mi one nie przeszkadzają. bo ginę, dlatego ci nie przeszkadzają. Zazdrośników węglowych. A potem, że mam największą statystykę śmierci. No bo masz. No bo parę razy ginę w kraterach, próbując skoczyć. Na przykład teraz. No i to już gdzieś ledwo co strzelę, no ja pierniczę. Ta gra jest czasem... No oszczędzaj spację, no. Nie zabiło.
słuchajcie, będziecie tu, to zobaczycie, że tu się wskoczyć nie da. Ty. Nie wiem, na razie... Dobra, udało się. Mam tu co robić. Nie wiem, ja już jestem na punkcie, więc... Po prostu długo się męczyłem z tą przerwą, którą zaraz zobaczycie. Słuchaj, ty grasz tak jak 90% ludzi w to. Z randomów. Pędzą do przodu no, i na nic nie patrzą, nie? O, ja znów, ja... A tak lubię, o tym mówiłeś. To nie jest tak, że to mi sprawia większą przyjemność, wiesz? No, mówiłem, mówiłem, powodzenia. Leczyłem się na tym 10 minut tutaj. Niepotrzebnie. Ja potrafię biegać po ścianach. Friendly fire, bądźcie szybko. Pierwszym razem skoczyłem zemlę. No Jezus, 24 najgorzej. A nie, nie najgorzej, jeszcze zapomniałem, że jest Mieszko. Sorry. Jaki zero. Zabójstwa? Wręcz mam najwięcej. Ha. Jaki ham. No sorry, przepraszam ci Mieszko. Tak, teraz zagram w co innego, czy jeszcze czegoś potrzebujecie? Nie. Oko, możemy zagrać coś innego. Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. No i cześć.